Tradycją w warsztatach terapii zajęciowej w Lubaniu jest uroczyste śniadanie wielkanocne. W przygotowaniach do tej uroczystości bierze udział cała społeczność warsztatowa. Wspólnie wykonano elementy dekoracyjne i przygotowano tradycyjne wielkanocne potrawy. Na uroczystość zapraszani są corocznie znamienici goście. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to, że Państwo zechcieli zaprosić mnie na dzisiejszą uroczystość. Gdyby był ksiądz Piotr, pewno powiedziałbym coś więcej na temat świąt Wielkanocy. Państwo zdają sobie sprawę z tego, że są dwa takie ważne święta chrześcijańskie. To jest najpiękniejsze święta, jakie są, to są święta Bożego Narodzenia. No i oczywiście te najważniejsze święta, czyli święta Wielkiej Nocy, które są przed nami. Oba te święta mają na pewno wiele wspólnego. Po pierwsze, spotykamy się w rodzinnym gronie podczas tych świąt przy suto zastawionym stole i oba te święta mają jeszcze to wspólnego, że poprzedza je okres wyrzeczeń, czyli okres postu. No dzisiaj z tego, co widzę, jeżeli chodzi o stoły, które są tam zastawione, to tego postu przestrzegać nie będziemy, ale myślę, że dyspensa tutaj jest. Ja przede wszystkim chciałbym życzyć Wam, Waszym rodzinom zdrowych, pogodnych, radosnych świąt i wesołego Alleluja. No i oczywiście w poniedziałek tego mokrego dingusa, ale z takim umiarem, żebyście za bardzo tych swoich najbliższych nie oblali, żeby jeszcze trochę suchej szatki na nich zostało, bo też w tym dniu trzeba pójść i zmartwychwstałemu Panu podziękować za to, że tych, którzy chce, zbawił. Nie jest przypadkiem również to, że te święta są zazwyczaj w okresie wiosny. Wiemy, że wiosną z zimy budzi się życie. Tak samo tutaj Chrystus poprzez swoją śmierć daje nam możliwość jakby na nowo odrodzenia się i służby dla ludzi i służby również jakby w Jego imieniu i dla Niego samego. Życzę Wam przede wszystkim, aby te święta Zmartwychwstania Pańskiego dały Wam wiarę, że życie, które kończy się na ziemi, daje nam szansę życia u boku Chrystusa. I życzę Wam, abyśmy wszyscy kiedyś na ten dar zasłużyli. Życzę Wam również, aby te święta Wasze rodzinne były spełnieniem takich osobistych przeżyć, jedności, spójności, także przebaczenia, zwycięstwa dobra nad złem. A skoro mamy zasiąść do wielkanocnego stołu, to myślę, że wypadałoby zacząć to spotkanie przy śniadaniu i przy łamaniu się święconym jajkiem modlitwą, która w tym momencie będzie też takim poświęceniem pokarmów, które będziemy spożywać. I prośmy Pana Boga, aby zechciał uczestniczyć razem z nami w sposób niewidzialny, ale tutaj obecny i pobłogosławić te wszystkie pokarmy, które przygotowaliście razem ze swoimi opiekunami na pamiątkę Jego zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jest to już 11 w naszej placówce śniadanie, uroczyste śniadanie wielkanocne, a przygotowania no, trwały już jakiś czas, bo to nie tylko chodziło o to, żeby przygotować potrawy, ale także był cały cykl różnego rodzaju przygotowań. Przede wszystkim wszyscy uczestnicy dbali o to, żeby zrobić porządki wiosenne, przedświąteczne. Potem staraliśmy się, żeby ta atmosfera była taka właściwa, świąteczna. Każda pracownia, a jest ich 6, miała jakieś zadania. Jedni robili sałatkę, drudzy robili śledzie, trzeci piekli ciasta, babeczki, inni przygotowywali stoły do tego, żeby było gdzie zasiąść.
Inni wykonywali wszelkiego rodzaju akcesoria typu pisanki, gadżety wszelkiego rodzaju. No i gotowali jajka, robili pieczyste w piekarnikach, piekli pieczyste w piekarnikach. Także właściwie nie było uczestnika, nie było pracownika, który by się w te prace nie włączał. Nawet jeśli to były osoby, które ze względów jakby ruchowych, niesprawności ruchowej nie mogły wykonywać prac, to informowały, to miały jakiś tam przepis, informowały jak i drugiego uczestnika, jak należy to zrobić, pilnowały, czy robi to prawidłowo, dobrze, czy właściwe proporcje daje. Jaką rolę, czy ważną rolę dla uczestników Państwa warsztatów tego typu spotkania, tego typu przygotowania odgrywają? Myślę, że ogromnie ważną rolę, ponieważ po pierwsze integrują cały zespół, po drugie dają im dużo, dużo radości, a czasem przenoszą pewne potrawy, pewne nasze takie zwyczaje, pewne ustawienia stołu, także do swoich domów rodzinnych i czasem sugerują, żeby w domu też zrobić te potrawy albo tak przygotować, tak nakryć stół, bo mówią nam potem o tym.